Sonda Nowin Raciborskich, nowiny z ulicy. Dzisiaj wyruszamy w centrum Raciborza po to, żeby zapytać się, co przechodnie, zapytani przez nas, sądzą o autach elektrycznych, o tak zwanych elektrykach, których coraz więcej pojawia się na ulicach i pytamy, czy te samochody mają przyszłość. Zwłaszcza, że po Raciborzu jeździ już regularnie autobus elektryczny, e-bus z Rafako, więc tym bardziej pytanie zasadne w Raciborzu, czy elektryki mają przed sobą taką przyszłość jak współczesne benzyniaki i diesle. Elektryk tak zwany. Teoretycznie chyba tak, ale praktycznie to nie. Nie widziały Pani jeszcze, ani nie jeździły jeszcze wcześniej. Widziałam, ale nie wiem, czy jeździłaś. Czy sądzą Pani, że samochody elektryczne w krótkim czasie wyprą z rynku diesle, benzyniaki? Czy to nastąpi szybko? Czy to jest taki kierunek dla kierowców? Że będzie się ładować z gniazdka po prostu samochód. Czy są dofinansowane teraz? Też są, oczywiście, że rzeczywiście są takie dopłaty. Możliwe, że tak, to nie wiem. To jeszcze za wcześnie o tym mówić, bo tak Panie jeszcze nie doświadczyły. A czy w Raciborzu widziały Panie może e-busa? To jest taki autobus na prąd z Rafako? Nie, szczerze mówiąc nie. Ale nie jesteśmy z Raciborza, może... Okej. Okay. Czyli temat elektryka nie jest jeszcze Panią tak powszechnie znany i na razie jest to zupełna nowość. To tak naprawdę my raczej wyszliśmy z takim pytaniem, że jest to coś, co by można było znać. My jesteśmy z Nowin Raciborskich, bo Pani tak spogląda. Okej. Okay. Dziękujemy za wypowiedź, dobrze? My dajemy zawsze Nowiny Raciborskie w nagrodę jakby, tylko jakby można było z imienia przedstawić się. Tatiana Krawczyk. Pani Tatiana i... Julia. I Pani Julia. Wystarczą nam imiona. Bardzo dziękujemy. No, ekologicznie. Słyszał Pan, że takie samochody już jeżdżą, są w ofercie, można je kupić w salonach. Czy Pan sądzi, że takie samochody elektryczne wyprą niedługo, w krótkim czasie, benzyniaki i diesle? Myślę, że ja no. Pan by się przesiadł? Gdyby nie chodziło o kwestię ceny, no bo teraz są... Cenowo na razie jest bardzo ciężko. Tak, bo to jest 150 tysięcy trzeba wydać na taki samochód, to raczej moda, aniżeli coś, ale widziałby Pan się w takim samochodzie, który nie ma w ogóle jakby tego terkotu silnika? Na pewno tak, tylko nie ma tyle pieniędzy, żeby to... To jest jedyna jakby bariera w tej chwili, żeby... A sądzi Pan, że to jest ten kierunek, że to właśnie takie ekologiczne będzie za kilka lat takim standardem, że będziemy wszyscy jeździli właśnie nie tradycyjnymi samochodami, tylko takimi e-samochodami? Kiedyś na pewno do tego dojdzie, ale kiedy nie wiemy jeszcze. Za długi czas, żeby tak teraz dzisiaj powiedzieć, że to jest perspektywa na przykład 5, dłużej? To chyba więcej. Więcej. Mi się wydaje, że więcej. Okej. Okay. Pan kierowca? Jak długo? Nie. Jak tak staż by Pan powiedział? To jak długo Pan jeździ za kierownicą? Przeszło 30 lat. Okej. Okay. Dobra. Bardzo dziękujemy za wypowiedź. W nagrodę dajemy gazetę. Dobrze? Może Pan znajdzie chwilę czasu, żeby sobie poczytać. Tylko imię? Nie, Marek. Pan Marek. Dobrze. Dziękuję. Elektryki. No ja wiem. O proszę bardzo. Spotkał się Pan już? Może pojechał Pan jakąś jazdę? Nie jechałem, ale... No, widziałem, no interesuje trochę motoryzacja. A ciągnie Pana na przykład do właśnie takiego e-samochodu? Nie. Nie, zupełnie? A dlaczego? Nie, no ja lubię słyszeć silniki. No bo tam jest zupełnie cicho, tak kompletnie... Jest to szybkie, no, ale to jeszcze ma ograniczony zasięg i to nie za bardzo. Zasięg, rozumiem, a cena? Bo 150 tysięcy musi Pan mieć, żeby tak podejść do salonu po taki samochód. No, na pewno. Taki zwykły. Tak, i to trzeba nowy kupić, bo używki się raczej nie ma co kupować, bo to baterie wiadomo, jakie tam są. Okej. Okay. Sądzi Pan, że w krótkim czasie wyprą właśnie takie samochody? Wyprą jednak. A ile by Pan dał czasowo takiemu wyparciu? To jest 5 lat, więcej? Nie, trochę więcej. Ilu ludzie jednak będą jednak się trzymać bardziej tradycyjnego samochodu, tak okay. Mi się wydaje. O, takiego klasyka. Chyba, a już nie mówię, że starsi ludzie już na pewno tego nie zrobią. Rozumiem. A można damę spytać, bo to ja, zawsze ja kobiety... Nie jestem w temacie. Nie w temacie motoryzacyjnym. Dobrze. Tak. Bardzo dziękujemy. My zawsze w nagrodę za wypowiedź dajemy gazetę do poczytania. Uprzejmie dziękujemy. Z imienia można poprosić Pana? Jak pan? Robert. Pan Robert. Super. Bardzo takim jak... Słyszałem. O, słyszałem. Co Pan sądzi? No, mi się wydaje, że powinno to być dobre. Bo? Nie ma spalin ani nic. To by było... Dobre dla środowiska. Czyli... Widzi Pan w tym przyszłość, w takich elektrykach? No raczej tak. Jak Pan myśli, w jakim czasie takie elektryki wyprą tradycyjne samochody, benzynowe? Oj, będzie ciężko. Aha. Będzie ciężko. Ponieważ? No przeważnie są już tak ludzie nastawieni do tego, wani, że wolą już takimi. Owszem, widziałem już to autko. Okej. I widział Pan i nie słyszał Pan ich w zasadzie, bo one nie terkoczą nie, właśnie. W ogóle ich nie słychać. Suną jakby tak, prawda? Taki jest nie. Tylko... To akurat w rondzie.
O, o proszę. A kojarzy pan, że po Raciborzu jeździ elektryczny autobus, e-bus z Rafako? Nie, nie, tego to nie. Autko to wiem, że, ale, to tak. Ale duży autobus taki to nie. W komunikacji miejskiej. No nie jest taki największy, ale jest rzeczywiście taki mniejszy autobus, e-bus. Możliwe, ale jeszcze nie widziałem. Może pan dostrzeże. No, no możliwe. Bardzo dziękujemy za wypowiedź. Nagrodę dajemy gazetę zawsze do poczytania. Może pan sobie gdzieś znajdzie chwilkę. Dziękuję bardzo. I możemy prosić o imię tylko? Andrzej. Pan Andrzej. Pan się spotkał może już. No spotkałem się. Jakie wrażenia? No, jak mają być wrażenia? No, samochód jak samochód, nie? Napędzany elektryką po prostu. No. Tylko taka różnica. Znaczy nie, jest różnica spora, no bo cichszy po pierwsze, po drugie mniej, mniej na środowisko oddziałuje. No ale też no, na razie nie ma gdzie po prostu, więc dlatego w Polsce ładować. Dlatego w Polsce to nie jest takie popularne. Pan jest młodym człowiekiem, takim przyszłościowym. Czy pan by już myślał w kategoriach, że jeżeli kupować samochód, to właśnie iść w elektrykę? Może za 5 lat, teraz jeszcze nie. Bo są drogie, bo to jest... Po pierwsze są drogie, po drugie nie ma gdzie. Rozumiem, ta infrastruktura tak. Pana by hamowała. Dokładnie. W jakim okresie Pan myśli, że takie samochody wyprą takiego benzyniaka i diesla? W okresie? No, przynajmniej gdzieś tak z 15 lat. Rozumiem, rozumiem. Kilkanaście lat. Tak, no bo to nie ma szans, żeby teraz, bo tego po prostu jest za mało obecnie i... Takie jest mniej więcej moje zdanie. Nie? Bardzo dziękujemy za wypowiedź. My gazetę zawsze dajemy w nagrodę za wypowiedź i można z imienia tylko poprosić. Dawid. Pan Dawid, bardzo dziękuję.